Po analizie sytuacji finansowej i poprzez bardzo dobre zarządzanie w Opolskim Narodowym Funduszu Zdrowia, te pieniądze na świadczenia z zakresu naczyniówki w drugim punkcie na terenie województwa opolskiego się znalazły i ten konkurs na to świadczenie z zakresu leczenia naczyniowego został ogłoszony. Dytko Serwis to profesjonalny warsztat samochodowy z 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w sprzedaży części, olei oraz opon. Wykonuje naprawy aut osobowych i dostawczych w atrakcyjnych cenach. Przeprowadza okresowe przeglądy rejestracyjne. W Dytko Serwis budowany jest także prototyp elektrycznego auta. Zapraszamy. Liczymy, że chirurgia naczyniowa wróci na ziemię nyską. A to oznacza, że od 1 listopada wszyscy mieszkańcy powiatu nyskiego i zresztą nie tylko powiatu nyskiego, ale całej naszej Opolszczyzny będą mieli dostęp do chirurgii naczyniowej. Szanowni Państwo, w trakcie spotkania u ministra Szumowskiego, w którym uczestniczyłem ja z dyrektorem Norbertem Krajczym, padł warunek, że nyski ZOS jako jednostka publiczna musi być gotowa do tego, aby ofertę w konkursie, który ogłosi Narodowy Fundusz Zdrowia, złożyć. Dzisiaj już wiemy, pan dyrektor za chwilę o tym powie, że nyski ZOS jest gotowy, posiada wszelkie narzędzia do tego, aby w tym konkursie wystartować i to zarówno infrastrukturalne, jak i osobowe i ten warunek. No i oczywiście zaraz Państwo zapytacie nas co do sumy. No suma jest, nie jest to suma, która zwala z nóg. W naszym przeliczeniu powiedzmy, to myślę, że jeżeli za pół województwa szpital akademicki dostaje 16 milionów, a my 6, no w związku z tym jest pewna różnica. Zobaczymy, będziemy rozmawiali. Chcemy przystąpić do tego przetargu ofert, ale chciałbym Państwu powiedzieć, nie dlatego akurat, że jest okres wyborczy. Dziękuję Pani Wojewodzie, parlamentarzystom, tylko taka jest potrzeba. Poprzedni kontrakt, jak Państwo na pewno sprawdzaliście informacje historyczne, to był kontrakt niespełna 2-milionowy. My rozumiejąc absolutnie duże potrzeby w tym zakresie, kontrakt jest zaproponowany na 6 milionów, tak jak powiedział Pan Dyrektor. Nie powiem Państwu w tej chwili, jak będzie wyglądała konstrukcja tego naszego zgłoszenia, dlatego, że przecież inne podmioty też mogą startować, a nuż się okaże, że ktoś będzie chciał być tańszy, no i wówczas my polegniemy. No nie chcielibyśmy polec, no ale też taka opcja jest możliwa. Proszę zwrócić uwagę na liczby, na statystyki. Kiedy w 2015 roku przybyliśmy jako nowy rząd, to budżet w Opolu do Narodowego Funduszu Zdrowia wynosił lekko ponad 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj po 4 latach naszej pracy, naprawdę wytrwałej pracy dla pacjentów województwa opolskiego, ten budżet wynosi ponad 2 miliardy złotych. Proszę zobaczyć, 0,5 miliarda dodatkowych złotych w ciągu 4 lat. I te pieniądze gdzie są przekazywane, komu są dedykowane? Właśnie pacjentom. W te obszary, gdzie my widzimy, że są największe potrzeby, największe oczekiwania.